Jeśli masz takie objawy, bóle stawu biodrowego, problemy z główką kości biodrowej, problemy z szyjką kości udowej. To znaczy, że przeżywasz biologiczny konflikt o takiej treści. Nie móc postawić na swoim. Sprawdź, czy nie uczestniczysz w przykładowych sytuacjach życiowych. Może twoje dzieci nie chcą ciebie słuchać. Pomimo tego, że z całego serca i najlepiej im doradzasz, kierując się swoim doświadczeniem. Dzieci po prostu robią po swojemu. Albo może twój partner, pomimo twoich nagabywań, twojego oczekiwania, po prostu nie chce się z tobą ożenić. A może masz jakiś świetny pomysł na biznes, a żona się temu sprzeciwia. A może chcesz podjąć jakąś nową pracę, a matka to negatywnie komentuje. Może też chcesz zrobić po prostu remont mieszkania, a małżonek się na to nie zgadza. Może chciałbyś wyjechać na wakacje z rodziną, spędzić jakoś inaczej w końcu ten czas, ale rodzina się na to nie zgadza, nie chce tego. Albo może twój rodzic zachorował i próbujesz przekonać swoją rodzinę na przykład do medycyny germańskiej, ale rodzina cię kompletnie nie słucha i wybiera jakąś inną drogę, na przykład konwencjonalną. A być może po prostu masz dobry pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu w pracy, jesteś do tego pomysłu przekonany, jednak szef w ogóle nie bierze tego pod uwagę i robi tak jak chce, tak jak zazwyczaj. Być może chcesz iść swoją życiową drogą, swoją drogą zawodową, ale rodzice zaplanowali już ci życie, zaplanowali drogę zawodową. Masz zostać lekarzem, architektem, nauczycielem, albo masz prowadzić ten rodzinny biznes dalej. Masz nowatorskie pomysły w pracy, a kierownictwo realizuje wszystko po swojemu. Pobaw się w detektywa. Znajdź sytuacje, w których właśnie tak odczuwasz. Zakończ je i wyeliminuj. A zobaczysz, jak objawy te szybko miną.